Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy, oczywiście z perełkami z jedwabiu, z wełny, z perełkami vintage. Będą przepiękne modowe spodnie z wełny, będzie piękna designerska sukienka. No i już się bardzo cieszę, więc zapraszam Was i oczywiście, kochani, bardzo Was proszę o zasubskrybowanie kanału, jeśli oglądacie mnie i jeśli Wam się podobają filmiki, polubcie i zasubskrybujcie. Ciężko mi nawet Wam wyjaśnić, jak bardzo ważne są Wasze subskrypcje, bo tylko dzięki nim ten kanał może się rozwijać i docierać do większej publiczności, a bardzo mi na tym zależy, więc jeszcze raz proszę i przechodzimy konkretnie już do zakupu. Kochani, i zacznę od sukienek jedwabnych i w ogóle dzisiaj chyba ostatni raz z powodu takiej ciepłej pogody jestem tak ubrana letnio, takie pożegnanie lata, babie lato, nazwijmy to sobie. I mam na sobie przepiękną sukienkę, którą udało mi się kupić na ostatnich zakupach na Nowym Towarze w Elce. Naprawdę tam są super rzeczy, zachęcam Was. Słuchajcie, kupiłam tą sukienkę i po prostu jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest taki strzał w dziesiątkę, jak chodzi o mnie, bo ja po pierwsze kocham takie kolory typu turkus, pastelowy turkus i tak dalej. Po drugie, uwielbiam takie kroje, po prostu to jest absolutnie ulubiony krój mojej sukienki, czyli sukienka rozkloszowana z rękawami luźnymi w takim trochę boho stylu, ale ona ma też w sobie dużo nowoczesności, materiał jest przepiękny w takie delikatne paseczki, pokażę Wam tam przebitki później. No i zobaczcie na te rękawy, po prostu jest boska. I wiecie co, te sukienki wszystkie no, w dniu dostawy są, w dniu dostawy po prostu na początku na Nowym Towarze są około 40 zł, więc nie są bardzo tanie, ale też, no umówmy się, jeżeli sukienka jest jakościowa, to to nie jest jakaś taka też wielka cena, prawda? Jak na lumpeks oczywiście, zobaczcie. Przepiękne rękawy, ma takie rękawy, takie wielkie, bombowate rękawy i zobaczcie, jak to wygląda z bliska, ten materiał, może się to uda tu pokazać, marszczone, takie, one mają jakby taki krój dzwonowaty, zobaczcie, bo to tak wygląda tutaj. No i jest lekko przezroczysta ta sukieneczka i dlatego włożyłam sobie jedwabną halkę pod spód, cielistą, więc nie widać jej. No tutaj przy przyświecaniu już światłem, no to tamten brzeg halki jest widoczny, ale nie przejmuję się tym. Jest zapinana na takie dwa guziczki, jeden w spodzie, drugi tu, bo to jest sukienka kopertowa. No i słuchajcie, okazuje się, że to jest sukienka z H&M-u, ale z takiej ekskluzywnej linii. I sukienka ta jest 97% wiskozy, 3% jedwabi i uwierzcie mi, że mimo tych 3% czuć ten jedwab w niej. Ona jest tak delikatna, miluśka, no jest naprawdę przepiękna i ma guzik zapasowy, przyszyty jeszcze, więc naprawdę jest jak nóweczka. No i popatrzcie, jak to wygląda. Po prostu jestem tak zakochana w tej sukience. Pokażę się Wam. Po prostu dla mnie to jest szczyt letniej elegancji. Już bardziej odpowiedniej dla mnie sukienki bym chyba nie mogła znaleźć. Pokażę się Wam też w takiej wersji bardziej eleganckiej. Mam tu taki pasek mój przepiękny, z takiego mocnego metalu. Nie wiem, co to jest za marka, ale uwielbiam ten pasek. Można sobie właśnie jeszcze dodatkowo dołożyć taki paseczek, jakbyśmy mieli jakąś, nie wiem, nawet na wesele. Bo powiem Wam, że ja bym się w tej sukience absolutnie nie powstydziła nawet na wesele. Pod warunkiem, że wesele nie jest jakieś w bardzo stylu glamour, gdzie wszystkie panie w długich sukniach. I na przykład taka wersja zupełnie na elegancko. Dobrałam sobie taką torebkę, którą sobie sama przerobiłam, bo się niestety urwał ten łańcuszek z niej. I zrobiłam takie cudo, przesadzone cudo, ale cudo, powiedzmy, wyszywane szklanymi koralami i z kwiatem. I ona jest w takim kolorze trochę pasującym do tej sukienki. Taka pastelowa torebeczka, właśnie dość ekstrawagancka, ale mogłaby być na taką właśnie okazję jak wesele.
Także naprawdę jestem w niebo wzięta, jak chodzi o tą sukienkę. Zdejmę ten pasek, bo on jednak trochę ściska talię. Fajnie robi, bo dodaje więcej tego kształtu, ale na przykład na co dzień wolę tak, bo jest jednak swobodnie, jest tak niezobowiązująco, więc na co dzień na pewno bym nosiła to bez żadnego paska. No i jestem mega szczęśliwa. Także mam nową sukienkę, co prawda dopiero na wiosnę będę ją nosić, ale jestem zachwycona tak czy inaczej. Słuchajcie, dalej, ciąg dalszy jedwabiu. Przepiękne sukienki, mi się udało dwie jedwabne kupić i to są sukienki do sklepu. Jedna, obie są firmy White, zobaczcie, 100% jedwab. Będą fajne teraz na świąteczno-karnawałowy, sylwestrowy, powiedzmy, czas. I będą one w sklepie dla Was. Ta jest taka z długim rękawkiem. Ten rękawek jest, zobaczcie, taki przezroczysty. Sukieneczka o bardzo prostym kroju, ale ma do siebie pasek. I z tym paskiem, zobaczycie zaraz w przebitce, bardzo fajnie wygląda. Ładna talia się robi, ma taki wyszczuplający krój. Jest z jednej strony jest właśnie taka jakby przez te detale taka ciekawa, a z drugiej strony jest bardzo prosta i nowoczesna ta sukienka, także myślę, że ktoś będzie miał fajny strój właśnie czy na święta, czy na Sylwestra, czy na jakąś nawet właśnie okazję typu wesele, jak ktoś lubi tego typu bardziej takie proste i skromne stroje, ale ekskluzywne, bo to jednak jest, kochani, jedwab, także tak to wygląda na mnie. Mam drugą taką sukienkę identyczną, tylko ta sukieneczka nie ma paska. Jest wymięta jeszcze, bo ją prałam. Oczywiście, że prałam. Jest identyczna, tylko większa. Ta będzie spokojnie do rozmiaru L, natomiast ta szara to jest SK. SK, ewentualnie MK może też to być, bo ona jest dosyć uciągliwa. Oj. Zobaczmy tutaj. O, no, jest. Jest tu trochę miejsca, także oczywiście będzie wszystko zmierzone i tak dalej, natomiast ta czarna jest sporo większa i to już spokojnie na L-kę może być. Bardzo fajny krój, fajnie, bo ma rękawy, a niektórzy nie lubią z tymi gołymi ramionami i tak dalej strojów, czy na Sylwestra, czy na święta. W każdym razie jedwabne sukienki, super. Są co prawda właśnie, jak mówiłam, z nowego towaru, ale są na tyle ładne i ciekawe, że postanowiłam je kupić. Ciąg dalszy jedwabiu jeszcze, bo nie koniec. Przepiękna bluzka. Zobaczcie, kupiłam bluzkę w takim mocnym, bardzo modnym teraz różowym kolorze. Jest naprawdę świetna, zobaczcie. Bardzo ładnie uszyta. A Journey London. Taka ekskluzywna marka, niszowa, ale ekskluzywna, która szyje fajne, drogie rzeczy. Bardzo fajna, z takim karczkiem. I zobaczcie, jakie ma ciekawe wykończenie rękawków. Tak wyglądają. Naprawdę ładnie zrobiona rzecz. I już Wam wszystko opowiadam. Rozmiar, moi drodzy, 38. No, czyli tak jak ja myślałam, to jest emeczka. Może być na eskę, jeśli lubicie luźne koszule, oczywiście. 42% jedwabiu, uwaga. 51% wiskozy i jest 7% spandeksu, żeby to było bardziej elastyczne. Natomiast, tak jak mówię, 42% aż jedwabiu i ponad połowę składu to jest wiskoza, więc naprawdę piękny skład. No i bardzo duży procent jedwabiu, jak na taką mieszaną bluzkę. Więc zobaczcie, jaka śliczna bluzka. Rozmiar najbardziej właśnie to jest na M-kę. No myślę, że nawet i spokojnie mogło być do L-ki, bo to są te większe rozmiarówki. Ale oczywiście wszystko, jak mówię, jest mierzone. No i tak jak mówiłam, jest ślicznie uszyta ta bluzka. Jak ktoś lubi takie wyraziste barwy, jest mu dobrze w różowym, w większości osób jest dobrze w różowym, to będzie piękna zdobycz. No, słuchajcie, ok, idziemy dalej, kochani. Ostatnia rzecz z jedwabiu to jest bluzka Graumann. Już się spotkałam z tą marką i jest naprawdę fajna ta marka. To jest mała bluzeczka z jedwabiu, dwustronna, zobaczcie. I ona ma, znaczy dwustronna, może być dwustronna, bo jest tak uszyta, pokażę Wam. Jakby odpróć tą metkę oczywiście. Z lewej strony jest po prostu taki bardzo gładki podkoszulek, bez żadnych ozdób. O, i zobaczcie, jaką to ma fakturę. To jest jakby nadruk takiego swetra na tym jedwabiu. Taki splot swetrowy jest nadrukowany, beżowo-brązowy. A z drugiej strony jest z takimi jakby falbankami przyszytymi na wierzch.
coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. To jest mega rzecz, na przykład jako podkoszulek pod sweter rozpinany do spodni, dajmy na to, albo do spódnicy. Piękna rzecz, naprawdę. Uważam, że jest bardzo ciekawe to i pokażę Wam to do spodni tutaj. Oczywiście. I pokażę Wam to właśnie w stylówce, jak to wygląda. Śliczny podkoszulek można właśnie tak, jak mówię, do rozpinanego swetra, do kardigana, jako taką bieliznę nosić w zimie. A w lecie możecie to nosić do, na przykład ja będę to nosić do moich takich beżowych szarawarów z jedwabi, bo to będzie idealnie się wpasowywać w ten styl. Także tadam, i to było bardzo tanie. Ta koszulka tam kilka złotych kosztowała. Bardzo tanie, w sensie już nie złotówkę, bo już nie ma takich cen, ale naprawdę to nie było z tych takich mega drogich rzeczy, tylko udało mi się to kupić właśnie na wyprzedaży. Więc, Jezu, jak to ładnie pachnie. Ach, ten płyn do płukania jest po prostu boski. Kochani, tak, idziemy. No, to jedwabi tyle. Teraz przechodzimy do rzeczy zimowych już. Tak jak zapowiadałam, spodnie. Muszę sobie to wyjąć, bo bardzo ciężki ten wieszak ze spodniami jest. I słuchajcie, kupiłam spodnie czarno-białe z wełną i znowuż mam bardzo podobne. Zobaczcie, pokażę się Wam w obydwu tych spodniach i chciałabym Was prosić o radę, bo wiem, że niektórzy naprawdę tak z zewnątrz potrafią bardziej obiektywnie na mnie spojrzeć i dlatego ta rada. Czy zostawić sobie te spodnie, moje jakby stare w cudzysłowie, one są w składzie, mają wełnę i jedwab, między innymi, ale jedwabie tam jest malutki procent, ale w każdym razie, takie spodnie sól z pieprzem, szerokie, z wysokim stanem. Czy zostawić sobie te nowe spodnie, które kupiłam, a już Wam opowiadam o nich, bardzo podobna kolorystyka, tylko tu nie jest już takie kropeczki, tylko jakby takie kwadraciki są, no taka inna trochę faktura jest. I te spodnie są z trochę niższym stanem, ale bardzo ładnie leżą, naprawdę bardzo ładnie leżą. I mają takie kieszenie z tyłu. I są takie bardziej trochę dołem dzwonowate, bardziej takie flare leg. Też mają szerokie nogawki, są trochę za długie, minimalnie za długie dla mnie. Musiałabym do obcasów to nosić, takich trochę wyższych butów. Dlatego się zastanawiam, czy jednak tych starych sobie nie zostawić, a te po prostu nie będą dla Was udostępnione. Zobaczcie mnie w obydwu tych stylówach. I to też jest bardzo fajny skład, te drugie spodnie. Rosner marka i już Wam mówię. To jest 53% wełny mają w sobie te spodnie i podszewka jest z połowy też wiskozy. Także też bardzo fajny skład, połowa wełna, o podobny skład mają te spodnie, też tam mają domieszkę sztuczną, może trochę nawet więcej wełny jest w tych spodniach, ale jakby tutaj się nie kieruję tym, tutaj popatrzcie po prostu obiektywnie, czy wyglądam lepiej w tej samej zasadzie stylówie w tych spodniach z wysokim stanem, szerokich, czy w tych z szerszymi na dole nogawkami i z niższym stanem. Po prostu potrzebuję trochę takiej rady, bo obydwa mi się podobają, ale nie będę trzymać dwóch par spodni w prawie identycznym kolorze, bo to jest niepraktyczne i na pewno nie będę dwóch używać, po prostu. A też chciałabym jedne udostępnić dla Was, także bardzo Was proszę o opinię. Tak jak mówię, mnie się obie podobają i od razu pokażę Wam po tych spodniach płaszcz. Taki płaszcz z Zary, nowiutki, rozmiar M, słuchajcie, Zara Basic, i on ma też w składzie wełnę, już Wam powiem, i już Wam pokazuję cały płaszczyk. 47% wełny posiada w sobie ten płaszczyk, pozostały skład to poliester. Także prawie połowa płaszcza to jest wełna, więc bardzo spoko skład też. No i powiem Wam, że ma bardzo fajny krój ten płaszczyk. Ja mam S-kę, to jest M-ka i tak fajnie leży według mnie, coś mi się tutaj poprzyczepiały, znowu jakieś nitki, ale to nic, obierzemy to. I ma bardzo fajny kołnierz, taki naprawdę fajny, nowoczesny krój, piękny materiał, zobaczcie, w ogóle nie zniszczony, czyli jest w bardzo, bardzo dobrym stanie ten płaszczyk. Piękny taki kołnierz szalowy, który w zasadzie wygląda trochę, jakby mógł robić za kaptur też, ale chyba to jest po prostu taki fajny, drapowany kołnierz i bardzo mi się ten kołnierz podoba, jest naprawdę świetny. To jest taki kurtko-płaszcz. Krótko płaszcz. Tak, takie żarty. Kochani, Zara Basic i ten płaszczyk zamierzam odsprzedać, bo mam bardzo podobny z Hugo Bossa. W bardzo podobnym stylu i podobny skład i też jest w taką jakby jodełkę tamten. Ten jest bardziej jednolicie szary, ale w
W każdym razie ten płaszczyk jest do odsprzedania, ale pokazuję Wam, jak wygląda do tamtych spodni i jest przepiękny też. Także tadam! Mam nadzieję, że się Wam podoba. Kochani, i teraz idę dalej. Kolejne spodnie są Days Like This. Znowu fajna marka, znowu skandynawska firma. Rozmiar 36. One są, powiem Wam, one są tak coś pomiędzy 36 a 38, bo jak już Wam mówiłam, te skandynawskie marki mają dużą rozmiarówkę, więc one są z wysokim stanem, szersze nogawki, ale nie są bardzo, bardzo szerokie, tylko takie szersze. I taki poza tym są takie dość klasyczne, fajny skład mają też, także na mnie są za duże. W biodrach jeszcze by uszły, ale w pasie mam dużo odstaje. I dlatego uważam, że to jest 38 bardziej. 50% wełny. Przepiękny kolor, jeżeli lubicie taki beż, to bardzo elegancki, piękny kolor. Bardzo delikatna ten materiał z wełną jest. Bardzo przyjemny. Pokażę się Wam w tych spodniach do golfika kremowego, bo super to wygląda do takich jasnych kolorów. Jak lubicie pastele i takie zestawienia klasyczne, właśnie ten beż z kremowym, z białym, no to będzie super to wyglądać moim zdaniem. Pięknie wyglądają te spodnie, naprawdę, i są jak nowe, więc bardzo, bardzo Wam polecam, bo oczywiście te spodnie są i za duże, i nie w moim kolorze, ale myślę, że to będzie hit, bo są przepiękne. I zobaczcie tutaj do kolejnej kurtki, jeszcze je będę mierzyć, która też zaraz zostanie Wam pokazana. Także takie fajne spodnie, jakie mi się udało kupić. Bardzo ładne i też bardzo dobry skład. Ostatnio znajduję takie fajne składy właśnie tych spodni. Słuchajcie, nie to chciałam wziąć. Od razu Wam pokażę też te spodnie do takiego żakieto płaszczyka. Słuchajcie, kupiłam taki, zobaczcie, tutaj jest metka, taki żakieto płaszczyk, taką kurtko żakiet, powiedzmy znowu, kurtko żakiet tym razem z czystej wełny. Z zewnątrz i podszewka jest z wiskozy i zobaczcie, ma taką jodełkę angielską jakby, taki, nie wiem czy to nazwać można jodełką, taki wzór typowy właśnie dla angielskich ciuchów, to jest właśnie wełna i tutaj ma naturalne futro i to jest takie chyba futro wyskubane, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale to jest na pewno naturalne futro, z którego zostały te duże włoski wyjęte. Takie jest bardzo, bardzo gładziutkie. Piękny kolor, zobaczcie jak to wygląda. Ma bardzo fajne zapięcie na zatrzaski. I jest takie trochę w stylu retro, ale bardzo eleganckie. Mnie się naprawdę to mega podoba. I zobaczcie, to do tych beżowych spodni i takich drugich spodni, które mam takie w stylu męskim bardziej, uważam, że wygląda pięknie, po prostu pięknie. I do tego jeszcze pokażę Wam kolejną rzecz, mianowicie torebkę bardzo markową, którą kupiłam oczywiście z myślą o Was. I słuchajcie, ta torebka jest, torebka, słuchajcie, Giampiero for Maurizio Righini. Maurizio Righini to jest projektant, którego torebki ja widziałam na stronie takie nowe. Kosztują po kilka tysięcy złotych, więc naprawdę projektant. I zobaczcie, jaka przepiękna torebka, bardzo elegancka, cała taka pikowana jakby. Ma piękne to, zobaczcie to zapięcie, po prostu to jest naprawdę boskie. Prześliczne to jest. I jest jak nowa. Naprawdę ta torebeczka jest jak nówka. Skóra oczywiście, to zobaczcie ten detal, po prostu jest, no to jest majstersztyk wykonania. W środku też jest bardzo piękna ta torebka, słuchajcie. Ma na zameczku ma taki detal w ogóle, markowy właśnie od tego projektanta. I tutaj ma napis oryginalny. Możecie zobaczyć, że to jest wszystko oryginalne. Ma odpinany ten pasek, też bardzo ładnie to jest wszystko wykończone takimi ślicznymi detalami tutaj. Można sobie odpiąć, jak ktoś chce mieć kopertówę, więc też fajnie, bo to może też służyć jako taka elegancka kopertówka do jakiegoś stroju. Ale mnie się z paskiem mega podoba. Ja uważam, że super wygląda po prostu. Więc zobaczcie mnie w tej torebce właśnie do tamtego stroju. Przepiękna rzecz. Po prostu to... Jak zobaczyłam tą torebkę, to aż wziąłam taki głęboki oddech, bo jest tak pięknie zrobiona. Jest taka elegancka, taka oryginalna w ogóle.
no nie wiem, piszcie co myślicie, ale ja uważam, że to jest naprawdę arcydzieło, drobne arcydzieło, ta torebeczka. Kochani, jeszcze mam do pokazania Wam dwie rzeczy, trzy rzeczy. Sukienka, też projektantka i moi drodzy, Marion Ruetz, to jest taka projektantka z Tyrolu, austriacka, młoda. Tam Wam pokażę przebitki, bo znalazłam jakieś informacje o tej Marion Ruetz. Czyli taka niszowa projektantka, ale bardzo jakościowe rzeczy. Słuchajcie, to jest sukienka z wełny i kaszmiru, taka właśnie dopasowana do ciała, a tutaj dołem rozkloszowana, coś co kocham. Jest na mnie idealna. Ona jest trochę szeroka na mnie w pasie, ale ja i tak zamierzam taką gładką sukienkę nosić z jakimś paskiem, takim statement, takim mocnym pasem. Tutaj Wam pokażę się w tej sukience, w takiej właśnie już stylizacji z paskiem, nawet z dwoma paskami. Zobaczcie, który lepszy. Poradźcie mi, który lepszy. Przepiękna sukienka, którą zamierzam nosić właśnie w święta, w jakieś okazje, a nawet do pracy na jakiś elegantszy event, powiedzmy w zimie. Naprawdę jest cudowna, po prostu cudowna. Tu się trochę nie doprasowała, ale tym się nie przejmujemy, bo już nie będę tego poprawiać. Piękna i na takiej bawełnianej podszewce tutaj w środku, więc w ogóle też nie gryzie, a w ogóle nie gryzie, bo to jest tak delikatna wełna. Na pewno jest z kaszmirem, bo to ten dotyk tej wełny to jest bajeczka. Także no wow, jestem pod wrażeniem tych zakupów pod względem jakości tych tkanin i tych wszystkich materiałów. To jest coś przepięknego. Także taka sukieneczka pokaże się Wam właśnie też w stylówce zewnętrznej, żebyście zobaczyli, jak to fajnie może wyglądać. Tutaj jakaś piękna złota biżuteria, pasek i jest cud miód. No, jestem mega, mega, mega szczęśliwa z tej sukienki. Naprawdę jest boska. To jest taka dla mnie też. Już dzisiaj dwie sukienki zafasowałam, więc jestem bardzo zadowolona, kochani. Pokażę Wam jeszcze torbę, którą kupiłam z myślą o sklepie. Ostatnio były same skórzane torby, ale mam tutaj torbę z takiego filcu wełnianego. Oczywiście wszystko się do niej czepia, bo u mnie są koty, wiecie. Ale bardzo ciekawa torba, słuchajcie, zapinana tu na zamek w środku i ten zamek jest wykończony też takim właśnie filcem. Ma takie drobne koraliczki, ja jeszcze muszę trochę obrać tą torebkę. Takie koraliczki kolorowe ponaszywane, bardzo ładny detal to jest. I ma takie serce z filcu szare naszyte. Bardzo leciusieńka torebka, fajnie można sobie ją tak nosić. Lekka, w świetnym stanie, bardzo fajna, bo zamek w środku, można pochować rzeczy. Nawet do A4 może się zmieścić, bo ten zamek idzie do góry, widzicie? Więc jak macie na przykład A4, to możecie sobie fajnie tam... Ten zamek pójdzie do góry po prostu, nie jest to sztywne. Fajna, bardzo fajna, bezpretensjonalna i jakościowa torebka, więc też będzie dla Was. I zobaczcie tutaj do tej sukienki, bo ona fajnie tak designersko wygląda właśnie z tą sukieneczką i z na przykład z płaszczykiem albo z którymiś z tych spodni. Także zrobiłam Wam tu takie krótkie przebitki z tą torebką. No i kosztowała naprawdę jakieś grosze ta torebka, bo to też jakaś wyprzedaż była. I uważam, że takie torebki z wełny są świetne, lekkie, bardzo przyjemne w użytkowaniu. Oprócz tego, że u mnie się obierają. Ostatnia rzecz, kochani, dzisiaj. Ostatnia rzecz to coś takiego kupiłam, rękodzieło, ale z Baby Alpaki. Pokażę Wam z bliska, zobaczcie. To jest takie milusie, taki golfik na żółtka i to jest w mojej kolorystyce i będę to nosić do sukienki bordowej i do takiego bordowego kardigana na to. I to jeszcze na wierzch, żeby sobie ocieplić albo w ramach, wręcz na płaszczyk, na kurtkę takiego szaliczka na zimę. Pięknie zrobiona rzecz ręcznie i zobaczcie, jakie ma tutaj super ten, taką jakby jeszcze koronkę zrobioną z włóczki, z takimi bąbelkami na końcu. No piękne, naprawdę jestem mega zachwycona. Uwielbiam takie, że tak powiem, pierdoły, które potem dają człowiekowi ciekawą stylówkę, prawda? Bo takie właśnie szczegóły robią super stylówy. Kochani, to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was już za dwa dni, za parę dni na filmik o biżuterii vintage, o różnych duperelkach i bibelotach. Pokażę Wam rzeczy od mojej mamy, które dostałam też od rodziny, nowe. I powiem Wam, które te rzeczy też zamierzam dać do sklepu. Myślę, że to będzie ciekawy filmik. Zobaczycie przepiękną torebkę, którą zamierzam troszkę naprawić. Także zapraszam i życzę Wam
udanego weekendu, długiego weekendu i żeby Wam wszystko się poukładało tak, jak Wam pasuje w to święto nadchodzące. Spędźcie czas z rodziną, na wspomnieniach, bo chyba to jest taki odpowiedni czas na to. Także kochani, pa, pa, cześć, do zobaczenia.